Na stole mamy skrzynię DQ-381. Ta skrzynia akurat nie pojechała, dlatego, ponieważ podczas kolizji pękł filtr i wyleciał cały olej. Pompa nie miała jak pompować i wysiadła. Tutaj mamy z kolei skrzynię Estronika pierwszej generacji i tutaj objawem szarpania skrzyni biegów były popalone tarcze. Tu z kolei mamy skrzynię 6HP, która ma wyklepane panewki, zużyta jest eksploatacyjnie i też przez to zaczyna szarpać skrzynia biegów. A jeżeli twoja skrzynia szarpie, bądź niedomaga, bądź ma dziwne oznaki piszczenia, hałasowania, to musisz koniecznie obejrzeć film, który wczoraj żeśmy wrzucili na nasz kanał Automatyczni. Zapraszam.